tak jak przeczytaliśmy, są ludzie, którym trzeba zatkać usta, którzy całe domy podwracają, ucząc rzeczy niesłusznych dla zysku sprośnego. Jak czytamy w wersie 13 i 14, to świadectwo jest prawdziwe, dla której przyczyny ostro ich każ, aby zdrowi byli w wierze, nie pilnując żydowskich baśni i przykazań ludzi, którzy się odwracają od prawdy. I chciałbym dzisiaj pomówić trochę o baśniach i przykazaniach ludzi, którzy się odwracają od prawdy. I dzisiejsze kazanie zatytułowałem Mitologia protestancka. I opowiem trochę o różnych legendach protestanckich i o tej całej mitologii i jak to się ma do Biblii. I zacznijmy od tego, co to jest sam protestantyzm. Także według encyklopedii i zresztą zgodnie z prawdą, jest to ogół wyznań i ugrupowań chrześcijańskich, które oddzieliły się od kościoła katolickiego w wyniku reformacji. Czym z kolei jest reformacja? Czym była? Reformacja to, jak mówi dalej, podają encyklopedię, jest to ruch zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI wieku, mający na celu odnowę chrześcijaństwa. W wyniku tego ruchu powstały kościoły ewangelickie, takie jak Kościół ewangelicko-luterański i Kościół ewangelicko-reformowany, no i w dalszej części cała masa kościołów protestanckich, które mamy dzisiaj. W protestantyzmie istnieje coś takiego jak pięć zasad, na których rzekomo się protestantyzm opiera. Są to takie ładne hasła w łacinie, jak sola scriptura po pierwsze, czyli tylko pismo. Po drugie sola fide, czyli tylko wiarą. Po trzecie sola gratia, czyli tylko łaska. Po czwarte solus Christus, czyli tylko Chrystus. I po piąte soli Deo gloria, tylko Bogu chwała. I podobno pojawiły się te hasła, te zasady właśnie w XVI wieku podczas reformacji i do dziś pozostają podstawą teologiczną protestantyzmu. Niektórzy nawet przypisują te zasady Lutrowi, który jest przez protestantów uznawany za bohatera wiary, reformatora i odnowiciela Kościoła. Mamy nawet niedługo, bo jutro, Święto Reformacji. Jest to podobno jedno z ważniejszych świąt protestanckich. Upamiętnia ono początek dzieła odnowy Kościoła chrześcijańskiego, czego symbolem stało się ogłoszenie przez Marcina Lutra w Wittenberdze 95 tez. Podobno Luter nie zgadzał się z ideą sprzedaży odpustów, gdyż według niego zbawienie możliwe było wyłącznie dzięki łasce Bożej, a nie działaniom instytucji kościelnych. Czyli w dużym skrócie w XVI wieku Kościół katolicki na tyle odsunął się od Boga, że Marcinowi Lutrowi bardzo to przeszkadzało i chciał ten Kościół do Boga przyciągnąć z powrotem i wywieszając swój przeciwko odpustom w Wittenberdze rozpoczął cały ruch reformacyjny, który miał ten Kościół bliżej Słowa Bożego i Boga przywrócić. I teraz jesteśmy w na tyle komfortowej sytuacji, że nie musimy polegać na tym, co nam opowiadają ludzie na temat tych tez i Lutra. Możemy sobie przeczytać, co było napisane w tych tezach. Mamy wiele tekstów Lutra. I chciałbym zacząć, chciałbym po prostu zobaczyć parę tych tez i zobaczyć na tej podstawie, kim faktycznie był Luter, w co wierzył i jak to się ma do tych wszystkich legend i całej mitologii z nim związanej. Przeczytam wam na początek tezę 36 i 37, która akurat będzie potwierdzać to, co do tej pory przeczytaliśmy. Brzmią one tak. Każdy chrześcijanin prawdziwie żałujący za swoje grzechy ma i bez listu odpustowego zupełne odpuszczenie męki i winy. Każdy prawdziwy chrześcijanin, żywy czy umarły, ma udział we wszelkich darach chrystusowych i kościelnych. Bóg mu ich udzielił i bez listów odpustowych. No i tutaj faktycznie widać, że Luter nie był zwolennikiem odpustów. Mówił, że chrześcijanin prawdziwy może sobie poradzić bez odpustów. Ale przeczytam wam tezę siódmą i zachęcam, żeby każdy zrobił w domu to samo, bo są to materiały ogólnodostępne, nie są to żadne rzeczy tajemne. Każdy może sobie znaleźć tezy Marcina Lutra i je przeczytać. Teza siódma brzmi tak. Bóg nie odpuszcza nikomu win, jeśli zarazem nie przywodzi go do upokorzenia się przed kapłanem jako swoim zastępcą. Czyli z czego wynika, że Marcin Luter wierzył, że chrześcijanin owszem może poradzić sobie bez kupienia odpustu, ale bez kapłana jako zastępcy Boga już sobie nie poradzi i nie będzie miał przebaczenia.
co jest sprzeczne z tym, co mówi Biblia, gdzie jest napisane, że jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Czyli jedyne, kogo potrzebuje chrześcijanin do pośrednictwa z Ojcem, jest Jezus Chrystus i żaden kapłan nie jest mu do tego potrzebny. Marcin Luther na tym etapie w to nie wierzył, co widzimy. Dalej przeczytam wam tezę 16 i 19. Piekło, czyściec i niebo są względem siebie tak różne jak rozpacz, bliskość rozpaczy i pewność zbawienia. Zdaje się być, że duszom w czyśćcu potrzeba zmniejszenia bojaźni i pomnożenia miłości. Ani rozumiem, ani z pisma nie udowodniono, żeby dusze w czyśćcu znajdowały się w stanie niezdolnym do zasługi i do wzrostu miłości. I to zdaje się być niemożliwe do udowodnienia, jakoby dusze w czyśćcu, przynajmniej niektóre, były pewne swego zbawienia i o nie się nie troszczyły, jakkolwiek my pewni tego jesteśmy. Co pokazuje, że Luther wierzył w baśnie katolickie o czyśćcu. Tutaj nie mogę przytoczyć żadnego fragmentu z Biblii na temat czyśćca, bo żadnego takiego fragmentu nie ma, bo jest to baśń katolicka o miejscu, gdzie idzie ktoś, kto nie był do końca święty, ale też nie był na tyle zły, żeby pójść do piekła. Według Biblii jesteśmy my na ziemi, jest Bóg w niebie i jest piekło, gdzie Bóg posyła ludzi, którzy nie byli mu posłuszni i nie uwierzyli Jezusowi Chrystusowi, którzy są grzesznikami. Dalej przeczytajmy jeszcze, przeczytam wam tezę 75, która brzmi tak. Niedorzecznością jest twierdzenie, że przez odpust papieski rozgrzeszony jest nawet taki człowiek, który by, co przecież nie można sobie wyobrazić, zbezcześcił Matkę Bożą. Z czego wynika, że Marcin Luther wierzył w istnienie kogoś takiego jak Matka Boża i uważał za jedną z większych grzechów, jaki można było popełnić, to jest zbezczeszczenie tej Matki Bożej. No oczywiście wiemy, że chodziło tutaj o Marię, ale Maria była Matką Jezusa, była człowiekiem tak jak my, nie była Matką Bożą ani kimś szczególnym, do kogo się należy modlić. Zresztą sam Jezus w Ewangelii Łukasza wypowiedział się trochę w tej kwestii. Jest taki ładny fragment w 11 rozdziale. I stało się, gdy on to mówił, że wyniósłszy głos niektóra niewiasta z ludu, rzekła mu: błogosławiony żywot, który cię nosił i piersi, które ssał. Ale on rzekł: owszem, błogosławieni są, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go. Czyli zupełnie gdzie indziej kładzie nacisk. Nie na to, że jak kobieta się wzniosła, że błogosławiona kobieta, żywot, który cię nosił, piersi, której sam powiedział, tak, błogosławcie moją matkę. Mówił, nie, położył nacisk na tych, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go. Nie tak czynił Marcin Luther i nie tak nauczał. I na koniec tych testów jeszcze przeczytam dwie ostatnie, które są chyba najsmutniejsze z nich wszystkich, a brzmią tak. Należy upominać chrześcijan, aby usiłowali iść za Chrystusem jako głową swoją przez krzyż, śmierć i piekło i byli pewni, że raczej cierpieć, niż używając fałszywego pokoju, wejść mogą do niebios. Czyli Marcin Luther zachęcał do nauczania chrześcijan, żeby byli bardziej pewni tego, że będą cierpieć, niż że pójdą do nieba. Z kolei apostoł Jan na przykład napisał nam coś innego. W pierwszym liście swoim, w rozdziale 5, wersie 13 napisał: te rzeczy napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, żebyście wiedzieli, iż macie żywot wieczny i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. Czyli według Biblii możemy wiedzieć, że mamy żywot wieczny i sam apostoł Jan zapewnia nas o tym. Z kolei Luther mówi, żeby nie zapewniać, żeby każdy był raczej przekonany o tym, że będzie cierpieć. Zresztą pewnie miał na myśli czyściec, czy jakieś takie ciekawe rzeczy. Także widzimy, że Luther faktycznie nie zgadzał się z papieżem w kwestii odpustów, ale dalej był naprawdę katolikiem i jego doktryna od katolickiej wiele się nie różniła. Ale legenda głosi, że 95 tez Lutra było dopiero początkiem jego drogi i że z biegiem lat przybliżył się do prawdy. I znowu jesteśmy w na tyle komfortowej sytuacji, że możemy to sobie zwyczajnie sprawdzić.
Te 95 tez zostały ogłoszone w roku 1517, zdaje się, tak, tak, w 1517. Luther miał wtedy 34 lata, a w roku 1529, kiedy miał lat 46, czyli 12 lat później, wydał swój duży katechizm. I możemy zobaczyć, w co wierzył 12 lat później. I zacznę tutaj od wstępu tego dużego katechizmu Lutra. Brzmi to tak. Chrześcijańska, pożyteczna i potrzebna przedmowa oraz wierne i pełne powagi napomnienia doktora Marcina Lutra dla wszystkich chrześcijan, w szczególności jednak dla wszystkich proboszczów i kaznodziejów, aby się w katechizmie, który jest krótką sumą i streszczeniem całego Pisma Świętego, codziennie ćwiczyli i aby go stale nauczali. I tam dalej czytamy, po pierwsze, 10 Bożych przykazań. Nie będziesz zabijał, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie bierz imienia Pana Boga Twego nadaremno. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, czci ojca swego i matkę swoje. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj domu bliźniego swego. Nie pożądaj żony, ani sługi, ani bydła, ani żadnej rzeczy bliźniego swego. Może to jest dobry moment, żeby otworzyć drugą Księgę Mojżeszową w rozdziale 20, co ostatnio robimy często, ale przynajmniej będziemy dobrze zaznajomieni z tym fragmentem. Otwórzcie w drugiej Księdze Mojżeszowej rozdział 20 i chcę, żeby każdy na własne oczy zobaczył, na czym polega ten problem. Zresztą on się przyznaje, że to jest jakby suma i streszczenie. I te jego 10 przykazań wygląda tak. A 10 przykazań w Biblii wygląda tak, czyli jest to tekst trochę obszerniejszy. I widać, że pewne rzeczy zostały ujęte lub skrócone. I teraz spójrzmy, czego brakuje w tym tekście, który podał Luther. I przeczytajmy, jak się zaczynają przykazania w Biblii. I zaczynamy tak, od pierwszego wersu. I mówił Bóg wszystkie te słowa, a rzekł: Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów innych przede mną. Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa rzeczy tych, które są na niebie wzgórę i które na ziemi nisko i które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani im będziesz służył, bo ja Pan Bóg Twój, Bóg zawistny w miłości, nienawidzący nieprawości ojców na syny w trzecim i w czwartym pokoleniu, tych, którzy mnie nienawidzą, a czyniący miłosierdzie nad tysiącami tych, którzy mnie miłują i strzegą przykazania mego. Nie bierz imienia Pana Boga Twego nadaremno, bo się Pan mścić będzie nad tym, który imię Jego nadaremno bierze. I teraz wróćmy do tego, co do przykazań, które przytoczył Luther. I śledźcie sobie znowu od początku i sprawdźcie, na jak to się zgadza. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie, nie bierz imienia Pana Boga Twego nadaremno. I od razu widać, że czegoś brakuje. Drugie przykazanie gdzieś zniknęło, o nieczczeniu bałwanów. Jak to się stało? A mimo to wyszło mu 10 przykazań. Jak on to zrobił? No, w zasadzie numer polega na tym, że to nie on to zrobił, tylko to jest katolickie 10 przykazań, gdzie drugie kazanie zostało usunięte, ponieważ Kościół katolicki jest znany z czczenia bałwanów, więc drugie przykazanie jest mu nie po drodze i w swoim katechizmie drugiego przykazania zwyczajnie nie mają, a ostatnie przykazanie zostało podzielone na dwa. Gdzie według Kościoła katolickiego i Marcina Lutra nie pożądaj domu bliźniego swego i nie pożądaj żony, ani sługi, ani bydła, ani żadnej rzeczy bliźniego swego, to są dwa przykazania. Z czego no, w Biblii jakby nie ma wątpliwości, że jest to jedno przykazanie, bo jest w jednym zdaniu. I dlaczego to jest istotne? Bo Marcinowi Lutrowi przypisuje się taką zasadę, która jest, ma być tą zasadą protestancką, czyli sola scriptura, tylko pismo. I to jest zasada, według której Pismo Święte jest samowystarczalnym źródłem wiary chrześcijańskiej, a w konsekwencji jedynym autorytetem Kościoła rozstrzygającym w kwestiach wiary i praktyki. Jednak w dużym katechizmie Lutra widzimy, że on nie polegał na piśmie, na Słowie Bożym, tylko na Kościele katolickim i na jego tradycji.
Co możemy przeczytać dalej w jego dużym katechizmie? Jest w części czwartym, w części czwartej jego katechizmu jest taki fragment o chrzcie. I tam zawierają się słowa: musimy się dać ochrzcić, gdyż bez niego, to jest bez tego chrztu, nie możemy być zbawieni. To z kolei jest istotne dlatego, że przypisywana też Marcinowi Lutrowi zasada protestancka sola fide głosi, że grzeszny człowiek może przyjąć Boże przebaczenie jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Czyli, że zbawienie jest jedynie przez wiarę. Tutaj z kolei widzimy, że Marcin Luther już 12 lat po ogłoszeniu 95 tez i na tej swojej fantastycznej drodze ku odnowieniu chrześcijaństwa głosi, że żeby być zbawionym, trzeba się dać ochrzcić. Czyli żadne sola fide, tylko i nawet nie sola baptismo, bo dużo różnych innych rzeczy, także to żadna z tego sola, tylko jakaś triola albo już nie wnikajmy w takie muzyczne. I teraz, na czym w ogóle polega podstawowy błąd protestantyzmu? Błąd protestantyzmu polega na tym, że wywodzi się z Kościoła katolickiego. A Kościół rzymskokatolicki nigdy nie był Kościołem Jezusa Chrystusa. No i dla nas dzisiaj może jest to oczywiste, jak patrzymy na Kościół katolicki, że z Nowym Testamentem naszego Pana Jezusa Chrystusa nie ma on wiele wspólnego, jeżeli cokolwiek. Ale skąd możemy wiedzieć, że tak było w V, VII czy w X wieku? Otóż Biblia mówi, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą. I wiemy z różnych źródeł, że w pierwszych wiekach chrześcijanie nie mieli lekko, byli prześladowani, wsadzani do więzień i zabijani. Ale w IV wieku coś się pozornie zmieniło, a mianowicie cesarz Konstantyn zalegalizował chrześcijaństwo i zwołał w Nicei pierwszy sobór powszechny biskupów chrześcijańskich. I na tym to soborze ustalono między innymi wyznanie wiary nicejskie, gdzie jest ładnie ogłoszone, że wierzymy w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. To taka rzecz dosyć oczywista. Uchwalono tam na tym też zebraniu 20 kanonów dyscyplinarnych dotyczących spraw wewnątrzkościelnych. Między innymi zakazano wszystkim członkom stanu duchownego zamieszkiwać z kobietami, chyba że jest to ich matka, siostra, ciotka albo inna osoba stojąca poza wszelkimi podejrzeniami. Mimo tego, że jak przeczytaliśmy już w liście do Tytusa i jak mówi Biblia w innych miejscach, biskup ma być mężem jednej żony. Także nie wiem, jak ma nie mieszkać z kobietą, jak ma być mężem jednej żony. No jest to pewien kłopocik. No i na koniec tego soboru rozstrzygnięto rzecz faktycznie bardzo istotną, czyli spór o termin obchodzenia Wielkanocy. To jest faktycznie bardzo ważne. Nowy Testament jasno uczy, że rozróżnianie dni jest sprawą osobistą. W liście do Rzymian Paweł napisał, bo jeden różność czyni między dniem, a drugi każdy dzień zarówno sądzi. Każdy niech będzie dobrze upewniony w swoim zamyśle. Czyli to nie jest coś, czym Kościół powinien się zajmować, ustalać kiedy jest które święto, bo niech każdy robi jak uważa. Taka jest suma. Także jak widać, Sobór Nicejski uchwalił rzeczy, które nijak się mają do Pisma Świętego. I wypełniło się w tym momencie to, co napisał apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w rozdziale 4, 1-3, gdzie napisano: a Duch jawnie mówi, iż w ostateczne czasy odstaną niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodzących i nauk diabelskich, w obłudzie kłamstwo mówiących i piętnowane mających sumienie swoje, zabraniających wstępować w małżeństwo, rozkazujących wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył ku przyjmowaniu z dziękowaniem wiernym i tym, którzy poznali prawdę.
I teraz, gdyby cesarza Konstantyna, który zwołał ten sobór i zalegalizował chrześcijaństwo, naprawdę interesowała prawda, no to powinien na wzór słynnych z dziejów apostolskich Berejczyków przeczytać Mojżesza, proroków, listy apostołów i się dowiedzieć, jak się sprawy mają. Ale jemu, jak z tego wynika, nie zależało na poznaniu prawdy, tylko na pozyskaniu narzędzia politycznego do władania swoim imperium. Dlatego zebrał ludzi ze wszelkich okolic, żeby się uzgodnili, co się najlepiej przyjmie, i to ogłosili. Później jeden z kolejnych cesarzy, Teodozjusz Wielki, uczynił chrześcijaństwo nicejskie religią państwową Imperium Rzymskiego. I tak powstał Kościół rzymskokatolicki, który od początku swojego istnienia był narzędziem politycznym, a z naszym Panem Jezusem Chrystusem wspólnego miał niewiele. A co w takim razie z kościołami chrześcijańskimi? Jezus powiedział, że bramy piekieł jego kościoła nie przemogą. I kościoły chrześcijańskie zawsze istniały niezależnie od kościoła rzymskokatolickiego i wszystkich jego odłamów. Czemu dowód daje nam sam Marcin Luter w swoim dużym katechizmie, gdzie w części czwartej o chrzcie dalej pisze tak. I tutaj cytuję duży katechizm Lutra. Ponieważ jednak nasi mędrkowie, nowi sekciarze twierdzą, że jedynie wiara zbawia, uczynki zaś i zewnętrzne rzeczy w ogóle nic nie znaczą, odpowiadamy, iż oczywiście nic nie ma dla nas znaczenia oprócz wiary, jak to jeszcze w dalszym ciągu usłyszymy. Tego jednak nie chcą ci ślepi przewodnicy wiedzieć, że wiara musi mieć coś, w co wierzy. To jest coś, czego się trzyma, na czym się opiera i stoi. Otóż wiara trzyma się wody. Także Luter wyśmiewał się z ludzi, którzy mówią, że tylko wiara zbawia. Jego wiara trzymała się wody, a z ludzi, których wiara trzymała się tego, że Jezus umarł za ich grzechy, został pogrzebany i zmartwychwstał, z tych ludzi szydził. I to pokazuje, że niezależnie od tego, co robił Marcin Luter, co robili inni reformatorzy, ludzie, którzy nauczali, że zbawienie jest przez wiarę, zawsze byli, bo Jezus powiedział, że bramy piekła jego kościoła nie przemogą. To znaczy, że ludzie, którzy tak nauczają jego kościoły, musiały być cały czas, bo inaczej nie byłoby prawdą, co powiedział. Dalej czytamy w dużym katechizmie Lutra o sakramencie ołtarza, czyli o Eucharystii, jest taki fragment. Tu znowu popisują się nasi przemądrzali marzyciele ze swoją wielką uczonością i mądrością, krzycząc i hałasując, jak może chleb i wino odpuszczać grzech lub wzmacniać wiarę. No i to jest pytanie, które ja tak samo zadaję i które zadawali chrześcijanie, którzy żyli w tamtych czasach. Jak może chleb i wino wymazywać grzech? No nie może, to jest absurdalny pomysł, że jak ktoś zje wafelek, to zostanie uzdrowiony ze swoich grzechów, bo uwolnienie od grzechów mamy przez wiarę w to, co Jezus Chrystus dla nas zrobił, a nie przez to, że zjemy cokolwiek. I prawdą jest, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą, czy przez Kościół katolicki, czy przez Marcina Lutra, czy przez protestantów. I co jest dla nas z tej całej mitologii istotne? Powinniśmy zapamiętać, że Kościół rzymskokatolicki nie jest i nigdy nie był kościołem chrześcijańskim. Co z tego wynika? Kościoły protestanckie wywodzą się z kościoła katolickiego i tak samo nie wierzą w Biblii i nigdy nie były kościołami chrześcijańskimi. Marcin Luter nie był chrześcijaninem, a z naszych braci żyjących w jego czasach zwyczajnie szydził. Na koniec przeczytam wam zestawienie fragmentów z listu do Koryntian, Dziejów Apostolskich i Galacjan. Naprzód podałem wam, com też wziął, iż Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, a iż był pogrzebiony, a iż zmartwychwstał dnia trzeciego według pism, a iż widziany jest od Kefasa, potem od onych 12, potem widziany jest więcej niż od 500 braci naraz, z których wiele ich zostaje aż dotąd, a niektórzy też zasnęli. Potem jest widziany od Jakuba, potem od wszystkich apostołów.
Temu wszyscy prorocy świadectwo wydają, iż przez imię Jego odpuszczenie grzechów weźmie każdy, co weń wierzy. Ale choćbyśmy i my, albo anioł z nieba opowiadali wam Ewangelię, mimo tę, którąśmy wam opowiadali, niech będzie przeklęty. Jakośmy przedtem powiedzieli i teraz znowu mówię, jeśliby wam kto inną Ewangelię opowiadał, mimo tę, którąście przyjęli, niech będzie przeklęty. Niech zatem Luter i protestanci będą przeklęci. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje słowo. Proszę, pobłogosław resztę tego dnia. Amen.